Pani marszałkini, Wysoka Izbo, smog znów dusi Polaków, a będzie jeszcze gorzej. Po tym, jak zawiesiliście normy jakości stałych paliw, po tym, jak naczelnik państwa Jarosław Kaczyński ogłosił, że palić będzie można wszystkim. A złej jakości powietrze wpływa na dzieci, w przedszkolach też będzie zimno i żłobkach, wpływa na osoby starsze, DPS-y także mają wysokie rachunki, wpływa na zdrowie nas wszystkich. Szpitale. Szpital w Tarnowskich Górach. Rok 2021, 500 000 zł za ogrzewanie i prąd. Rok 2022, 1,5 miliona zł. 2023, 3,7 miliona złotych. Szpital w województwie szczecińskim, wzrost o 15 milionów złotych. Te podwyżki dotkną każdy ze szpitali. Smog nas zabija, leczyć nie będzie się gdzie, bo szpitale będą tonąć w długach. A pan minister jeszcze niedawno, pan premier Morawiecki, stał tutaj i mówił: zwiększymy wydobycie węgla. Pytam pana ministra, o ile się zwiększyło to wydobycie węgla w polskich kopalniach? Czy zaczęły się już inwestycje? Jeśli tak, to na jaką kwotę? Czy to dobry humor pana premiera Morawieckiego, który pewnie ogrzeje swój dom, bo stać go będzie na to, ma całkiem spory majątek? A co na to każdy z nas? Co to szpitale, domy pomocy społecznej? Co to przedsiębiorcy, branża gastronomiczna? Podwyżki o 500% za ogrzewanie, za gaz? Jaką odpowiedź im udzieli pan minister? Pani minister. Dziękuję.